Jeden, dwa, trzy. Czy prostytucja to normalny zawód? Sex work is real work. Praca seksualna to prawdziwa praca. Słyszymy od jakiegoś czasu bez przerwy. Wyrosłe niczym grzyby po kwaśnym deszczu, prostytucyjne promotorki powtarzają nam to hasło ad nauseam. Niektóre z nich uczyniły nawet promocję puszczalstwa za kasę sednem swojego medialnego istnienia. Ale czy to prawda, że sex work is real work? Dlaczego większość ludzi brzydzi i brzydzić powinien seks za pieniądze? I jak poradzić sobie z aktywistkami, imbecylkami, które w prostytucji nie widzą nic złego? Brzydzi mnie prostytucja, tak żeńska jak i męska. Niech nikt nie myśli, że moja odraza ma seksistowskie korzenie. Wiem jednak, że to głównie problem kobiet i że nie da się prostytucji z tego świata skasować. Najstarszy zawód ludzkości jest bowiem starszy niż sama ludzkość, a trudnią się nim nawet małpy człowiekokształtne. Jak pokazują badania, niektóre samice pozwalają samcom, które normalnie by tego przywileju nie mieli, na kopulację w zamian za wynagrodzenie w postaci jedzenia. Bardziej zaradne, choć niekoniecznie najsilniejsze małpiszony, przekupują więc małpie damy bananami. A my możemy wychodzić z założenia, że robili to też nasi odlegli, dzicy przodkowie. Nawet gdybym mógł, nie dokonałbym kryminalizacji indywidualnej prostytucji. Jestem wolnościowcem i w pewnym sensie obojętnym mi jest, co dwie dorosłe osoby ustalają w swoich własnych relacjach erotycznych między sobą. Ostatecznie, autorytarny system inwigilacji, który z czymś takim jak hobbystyczna prostytucja mógłby efektywnie walczyć, jest rodzajem aparatu państwa, które byłoby potworne. Kiedy więc mówię, że brzydzi mnie prostytucja i że powinniśmy ją zwalczać, mam na myśli społeczne jej potępianie i uznawanie za patologiczną sytuację, którą jest. Żadnej promocji prostytucji, żadnej gloryfikacji jej istnienia i żadnego upaństwowiania zjawiska. Niech każdy w łóżku robi co chce, ale niech ja nie muszę tego pochwalać i niech państwo nie zamienia się w zbiorczego sutenera narodu. Tego bym sobie życzył. Myślę, że to też postawa, z którą zgadza się większość Polaków i Polek. Wolność Tomku w swoim domku, ale nie budujmy burdeli i niech młode kobiety, bo to płeć żeńska jest na to dysproporcjonalnie narażona, niech nie uważa, że seks za kasę to sensowny wybór kariery. To żadne wielkie wymagania, żaden, jak to mówią Julki, faszyzm. Jak jednak przekonać tych nieprzekonanych? Jak informować właśnie te Julki, które myślą, że prostytucja to zawód jak każdy inny? Jak skutecznie zwalczać prostytucję? Prywatne historie. To metoda najtrudniejsza i najbardziej banalna. Najtrudniejsza, bo nie każdy zna prostytutki i ich realia. Ci, którzy je znają, często są ich klientami i nie będą mieli ochoty gryźć ręki, która ich zadawala, która ich karmi. Wiele osób jednak zna kogoś, kogo naznaczył horror prostytucji. Ja kobiet, które trudniły się tym zawodem, poznałem 3. Pierwszą z nich znałem najmniej. Była to Murzynka, która nagabywała mnie każdego dnia, gdy mijałem ją w drodze z hotelu do mojej szkoły językowej i w drodze ze szkoły do hotelu. Było to w Bilbao w Hiszpanii. Ja za każdym razem odpowiadałem jej uprzejmie, że nie jestem zainteresowany. Czasem dodawałem, że nie interesują mnie seksualnie kobiety, a czasem tylko się uśmiechałem i kręciłem głową. Ulice stolicy kraju Basków były wtedy pełne, na poły bezdomnych imigrantek z Afryki.
Ta konkretna prostytutka nie była jedyną, która próbowała mnie do swojego geszeftu przekonać. Po 2 tygodniach udało się jej przekonać mnie do rozmowy. Poprosiła o papierosa i go jej dałem. Nie wierzę ci. Wszyscy mówią, że są gejami, opowiadała paląc fajkę. Słyszę to codziennie. To niemożliwe, żeby każdy w Hiszpanii był marikon, dodała, prosząc o następnego papierosa. Rozmowa przyciągnęła się, a gdy Cindy, bo tak się przedstawiała w łamanym angielskim, wypaliła pół mojej paczki, nagle się rozpłakała. Powiedziała, że rozumie, że nie zaciągnie mnie do łóżka, ale też, że tęskni za Afryką, że jest w Hiszpanii z desperacji i że nie chce tak dalej żyć. Że nienawidzi własnego zawodu, swojej sytuacji. Nie wiedziałem, co zrobić, więc poklepałem ją 2 razy po plecach, nie zbliżając się za bardzo i uważając na własne kieszenie. Nigdy więcej jej już nie zobaczyłem. Druga prostytutka, którą znałem, była kumpelą znajomego. Też geja. To od niej, czasem bezpośrednio, a czasem przez tego znajomego, poznałem najbardziej realne anegdotki z życia branży. W jej przypadku warszawskiej. Faceci przemocowi. Faceci żonaci, którzy obiecywali zostawić dla niej własne rodziny. Zboczeńcy, którzy nie potrafili pohamować swojej agresji i zaczynali bić podczas stosunku. Faceci zwyczajnie brudni i śmierdzący. Alkoholicy, idioci, zarozumiali biznesmeni. Tacy byli bohaterowie tych historii. A ja zrozumiałem dzięki nim, że nie tylko los imigrantki latarnicy jest smutny. Pracująca z domu warszawianka nie ma wcale lepiej. Ostatnia, jak dotąd, przedstawicielka najstarszego zawodu świata, którą znałem, mieszka w Berlinie i właśnie zaczyna normalną pracę. Prostytucję ma zamiar porzucić niedługo, jak tylko przejdzie na pełen etat. Ilość koncertów, jak to ona mówi, już mocno ograniczyła. Nie wiem, co gorsze, powtarza. Wstyd przed innymi czy przed samą sobą. Bo nawet jak wszyscy udają, że to normalna praca, to i tak kłamiesz. Moi przyjaciele rozmawiają, co u nich w firmie albo co w biurze. A co ja mam powiedzieć? Że musiałam dzwonić na policję, bo regularny klient przyjechał naćpany i próbował wziąć mnie na siłę? Statystyki. Anegdotka jest dowodem najsłabszym. Każdy może ją wymyślić, a wymyśliwszy podkolorować. A nawet jeżeli jest ona dość wierna rzeczywistości, to doświadczenia pojedynczej osoby nie obejmują całości zjawiska. Dlatego warto spojrzeć na statystyki. A te są dla prostytucji zatrważające. 87% prostytutek pada ofiarą przemocy wynikającej z zawodu przynajmniej raz na rok. 87%. 73% z tych kobiet pada jej ofiarą częściej, co sugeruje, że przemocowe wzory są w prostytucji powtarzalne, regularne. Bicie, molestowanie i siniaki to dla nich chleb powszedni. Oprócz tego, że prostytutki są ofiarami przemocy, to są też często ofiarami handlu ludźmi, który obejmuje od 600 tysięcy do 800 tysięcy osób trafikowanych na całym świecie co rok. A 80% z nich to kobiety, z których to większość transportowana jest jako obiekty do gwałcenia. Dane z Europy pokazują też, że upaństwowienie prostytucji zwiększa czarny rynek. Paradoksalnie, albo wcale tak nie bardzo paradoksalnie, legalizacja prostytucji wspiera też nielegalne jej źródła. Oprócz tego, w co naiwnie nie wierzył Lepper, czyli gwałtów na prostytutkach, niektóre źródła mówią, że ich ofiarą pada 90% kobiet i więcej w tym zawodzie i całej obrzydliwej otoczki human trafficking, dochodzą też do tego wszystkiego szkody psychiczne, które optymistyczne badania szacują na 82% profesjonalnych pań
A te realistyczne na 100, na 100 przypadków. O depresjach 60-70% prostytutek na nie cierpi. O związku z rozpadem rodzin 70% prostytutek to samotne matki. I o zarażeniach chorobami wenerycznymi od 5 do 60 razy zawiększone ryzyko. Nie ma nawet co tu pisać i mówić, bo wykracza to poza ramy kilku felietonów, a nie jednego. Szkoda własna, szkoda kobiet. Jeżeli kogoś nie przekonują ani anegdotki, ani liczby, to może przekona go to przemyślenie, które, jestem pewien, odzwierciedla się w rzeczywistości. Seks jest wśród cielesnych doświadczeń jednym z najbardziej intymnych. Być może najbardziej intymnym. Przeżywany z odpowiednią osobą jest czymś pięknym, ale jak wszystko, co w człowieku skomplikowane, może ulec uszkodzeniu, skrzywieniu. I takiemu skrzywieniu ulega on w umyśle prostytutki. Bo jak ktoś, kto tak bardzo intymną sferę swojego życia sprzedaje obcym za pieniądze, będzie mógł wrócić do stanu sprzed prostytucji? Czy mechanizm sprzedawania samego siebie nie rozleje się na inne sfery życia? Oczekuje materialnego wynagrodzenia za czułość, za bliskość, za miłość. Uczy prostytutkę jej profesja. Jak więc ktoś, kto nauczył się dawać za kasę to, co powinno się dawać za darmo, oddawać tylko najbliższym, jak ktoś taki ma później normalnie żyć? Sam, sama ze sobą. Największe zło prostytucji jest wszystkim jasne. Gwałty, seksualne niewolnictwo, ogromne poniżenie przed innymi. Często jednak zapominamy, że prostytucja, nawet gdy dzieje się bez przemocy, zawsze szkodzi. Szkodzi samej prostytutce. Szkodzi zawsze samej kobiecie. Szkoda kobiet, by inni mogli sobie wmawiać, że sex work is real work. Szkoda kobiet.